przed świętami w starostwie była okazja porozmawiać z rzecznikiem konsumentów i policjantami w ramach akcji Zanim otworzysz, zanim zdecydujesz. Na działania oszustów finansowych i naciągaczy podatni są wszyscy. A jak wskazują statystyki policyjne, procedery tego typu narastają. Jak się bronić? Jak mówić nie? Co robić, by nie wpaść w spirale zadłużenia? Nie być nękanym SMS-ami czy telefonami? O tym można było podyskutować na specjalnych konsultacjach. Starosta Tczewski wspólnie z komendantem powiatowym policji zainicjowali indywidualne konsultacje, moje, przedstawiciela rzecznika konsumentów, jak również przedstawiciela policji. Spotkanie dotyczyło podstawowych uprawnień konsumenckich, jak również nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. Podczas rozmów z organizatorami konsumenci mogli dowiedzieć się, co robić, by nie dać się naciągnąć. Powinni zapoznać się z podstawowymi uprawnieniami dotyczącymi reklamacji towaru, dotyczącymi prawa zwrotu towaru, jak również dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy. A także o tym, co robić, gdy podpisali już umowę, która jednak im nie odpowiada. Oczywiście każdy konsument, który zetknął się z tego rodzaju sytuacją, może zgłosić się do powiatowego rzecznika konsumentów w Tczewie. Warto pamiętać o tym, że w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na przykład na pokazie, umów zawieranych przez internet, czyli są to umowy zawierane na odległość, przysługuje nam uprawnienie do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Jest to uprawnienie, które możemy realizować w sposób bezkosztowy, bez ponoszenia żadnych kosztów. Przedsiębiorca nie może nam go ograniczyć ani w żaden sposób wyłączyć. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do seniorów. Oszuści głównie docierają właśnie do osób wcześniej urodzonych, do seniorów, gdzie no to są najlepsze osoby, które tak naprawdę dla nich łatwo tutaj oszukać, no i wprowadzić je w błąd. No wiadomo, te najczęstsze obecnie metody stosowane przez oszustów to są metody na wnuczka oraz na policjanta, czyli tutaj osoba, która jest oszustem, informuje tutaj, że albo podszywa się fałszywie za policjanta, bądź też za wnuczka, no i oczywiście zawsze potrzebuje tych pieniędzy, dlatego też tu nasza obecność jest związana z tym, żeby zaapelować do osób właśnie tutaj osób starszych, aby no, nie dały się jednak oszukać i zawsze były czujne i sprawdzały takie informacje, czy są prawdziwe. Ale nie tylko. Pamiętajmy, że każdy z nas może dać się w pewnych okolicznościach naciągnąć. Starajmy się zatem nie kierować emocjami, lecz rozsądkiem. A wszystkie rady i zalecenia, które warto stosować przy zakupach, znajdziecie na stronie internetowej Zanim podpiszesz. 18 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące praw konsumentów, tym razem dla słuchaczy i słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie.